KGHM zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac w 2019 roku. Po raz pierwszy w historii tak szybko udało się znaleźć kompromis w sprawie płac. Podwyżki obowiązują od 1 stycznia. Podwyżki uzgodniono w rekordowym tempie podczas pierwszego spotkania z zarządem i tego samego dnia podjęto decyzję o wysokości podwyżki. W układzie zbiorowym mamy zapisy, które nas obligują do tego, żeby co roku siąść i rozmawiać o waloryzacji wynagrodzeń. Jest to dla spółki obligatoryjne. No, my wychodzimy z założenia jako zarząd, że partnerzy społeczni to jakby jest strona, z którą trzeba normalnie rozmawiać i są partnerem również rozwoju firmy, czyli to nie są dwie strony, które są przeciwko sobie. Zgodnie z porozumieniem stawki płac zasadniczych pracowników KGHM Polska Miedź wzrosną o 5,6%. Dodatkowo w porozumieniu strony ustaliły, że w momencie zmian w obowiązujących przepisach dotyczących podatku od wydobycia niektórych kopalin podejmą rozmowy w sprawie wypłaty dodatkowej nagrody rocznej za wypracowanie zysku.